Czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy. Shimano właśnie zaprezentowało najnowszego swojego XTR-a o symbolu M9100. Jest to oczywiście napęd na 12 rzędów. Kryje się w nim wiele nowości, wiele szczegółów, które Wam postaram się zaraz wszystkie opowiedzieć. Aczkolwiek no, nie ukrywam, że jest tego dosyć dużo i będę musiał się tutaj posiłkować swoimi notateczkami, które sobie właśnie szybko sporządziłem, bo nie mamy zbyt dużo czasu przed opublikowaniem tego materiału. Zacznijmy może od tego, dlaczego powstał ten napęd. Otóż Shimano mówi, że trasy na wyścigach są coraz cięższe i wymagają większego skupienia i większej prostoty obsługi napędu, żeby napęd nie rozpraszał zawodników, dlatego postanowili zrobić bardzo precyzyjny napęd, który będzie miał właśnie 12 rzędów z tyłu i jest on przeznaczony zarówno do cross country, do maratonów, ale jest też specjalna wersja napędu do rowerów enduro. Twórcy tego napędu w wersji XC mówią, że daje on oszczędność rzędu 150 gram wagi, a w wersji enduro około 90 gram wagi. No może nie są to jakieś powalające cyferki, ale jeśli się liczy każdy gram, to 150 gram mniej przy rowerze zawodniczym, to już jest całkiem sporo do urwania. Oczywiście pewnie za jakąś tam cenę, no ale zaraz przekonamy się, jaka jest dokładna specyfikacja tego napędu i parę rzeczy jest takich, które są, myślę, ważniejsze niż te 150 gram. Zacznijmy może od tego, co było najszerzej dyskutowane w internecie, czyli to, jakie będą kasety dostępne z tym napędem. Otóż będą dwie kasety w wersji 12-rzędowej o stopniowaniu 10.45 i 10.51 i w każdej z nich trzy największe zębatki będą wykonane z aluminium, środkowe będą tytanowe, a najmniejsze będą wykonane ze stali. I tutaj pojawia się jeszcze jedna bonusowa kaseta, która będzie dla tych, którzy potrzebują większej sztywności. Będzie to kaseta 11-rzędowa, będzie ona zrobiona z tej kasety 10.51 i ten największy wianek z tyłu, 51 zębów, będzie zdjęty i będzie ona 11-rzędowa. Co ciekawe, manetki i przerzutki będą obsługiwały tą 11, także no tutaj jest mała zmiana, jeśli chodzi o manetkę tylną, którą będziemy mogli sobie przestawić, żeby mogła obsługiwać 11 rzędów. No ale jeśli jesteśmy już przy kasecie, to warto sobie od razu zejść do koła, bo wszyscy podejrzewali to, że no, nie będzie już tutaj możliwości, żeby obsługiwał to stary bębenek, więc Shimano stworzyło nowy bębenek do piast i ten nowy bębenek będzie nazywał się Microspline, co już powoduje lekkie skojarzenia z pewnym producentem kół. Natomiast jeśli chodzi o samo wnętrze tego bębenka, to tutaj będzie to nawiązanie jeszcze bardziej znane, bo on będzie działał trochę jak system Ratchet w piastach DT Swissa. Natomiast, co niektórych pewnie będzie smuciło, producent mówi, że napęd będzie bezgłośny, że bębenek na luźnym biegu będzie praktycznie nie wydawał żadnych dźwięków. I ma to być pomocne w skupieniu się na trasie, na wybieraniu odpowiedniej ścieżki na zawodach XC czy na enduro. No ale wiem, że jest wielu fanów głośnego napędu, więc to pewnie jest dla nich smutna wiadomość. Piasty będą oczywiście występowały w dwóch wariantach szerokości, w wersji normalnej i w wersji boost i będą odpowiednio na ośkę 12 i 15 mm. Nowy napęd 1x12 powoduje to, że automatycznie musimy mieć także nową korbę do tego napędu, no i faktycznie nowa korba pojawia się. I w wersji 1x12 będziemy mieli tutaj możliwość założenia korby z zębatkami Direct Mount od 30 do 38 zębów. Natomiast tutaj jest też jedna ciekawostka, bo pojawia się napęd 2x12. I tutaj będziemy mieli korbę o zębatkach 28 i 38 i będzie ona współpracowała z kasetą 10.45. Skoro mamy napęd z przodu dwurzędowy, to automatycznie pojawia się też opcja losowania przerzutek przednich. No i będziemy mieli tutaj przerzutki, które będziemy mogli mocować do różnych ram, będą różne dostępne mocowania. A jednocześnie, skoro mówimy już o przedniej przerzutce, to warto wspomnieć o przedniej manetce do przedniej przerzutki, która za pomocą jednego cyngla będzie obsługiwała zarówno zrzucanie, jak i wrzucanie biegów. To jest
ciekawe. No, chciałbym to zobaczyć tak w ręce, jak to będzie chodziło, bo to może być ciekawy system. A jeżeli będziemy wybierali napęd w wersji Enduro, to mamy też możliwość zamiast przedniej przerzutki zamocowania napinacza łańcucha. A dla tych wszystkich, którzy jeżdżą Enduro, oprócz samego napinacza będzie także takie udogodnienie w postaci możliwości wyboru rozmiaru korby w zależności od szerokości ramy. Także no, różne szerokości korb będą też dostępne. W nowym XTR-ze będą występowały dwie nowe tylne przerzutki. Wszystkie one mają podobne systemy, które były w poprzednich wersjach XTR-ów, w poprzednich wersjach przerzutek szymanowskich. Natomiast jest jedna dosyć zasadnicza zmiana, że w związku z tym, że tych biegów jest więcej i żeby zmienianie biegów się odbywało bardziej precyzyjnie, to zastosowano większe kółka od przerzutek. Zamiast poprzednio były 11 zębów, teraz będą miały one tych zębów aż 13. W nowym XTR-ze są także nowe hamulce i tutaj w zależności od dyscypliny, jaką uprawiamy, mamy do wyboru albo hamulce dwutłoczkowe, albo hamulce czterotłoczkowe. Są także nowe klamki, które można sobie bardzo łatwo regulować i można wyregulować ten także taki jakby jałowy nacisk bez hamowania. Wszystko to można robić beznarzędziowo, więc to jest fajne, bez żadnych narzędzi możemy sobie to łatwo wyregulować. A jedną na koniec nowość jeszcze mam dla Was, jeśli chodzi o nowego XTR-a, bo XTR oprócz swojego całego sprzętu stworzył także swoją dedykowaną manetkę do regulowanych sztyc. I na pewno będzie ona tutaj bezwypadkowo współgrała ze sztycami Pro Koryak. Natomiast producent mówi, że powinna ona działać ze wszystkimi znanymi takimi ważniejszymi sztycami regulowanymi. Także to jest jakiś tam ciekawy ukłon w stronę wszystkich użytkowników takich sztyc. I tutaj jest także informacja, że będzie można ją bardzo łatwo zamocować do obejmy klamki hamulcowej. No i to by było na tyle. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko o tym nowym XTR-ze. Wszystko, co do tej pory udało mi się tutaj jakieś informacji zebrać. Wszystkie informacje, których mam dostępnych. No jeśli chodzi o to, jak on będzie pracował, to dowiemy się już za chwilę, bo pewnie niektórzy zawodnicy wystartują na tym sprzęcie w Pucharze Świata w Nowym Mieście. No i cóż, pewnie w nasze ręce, jeśli chodzi o test tego sprzętu, to wpadnie on niebawem pewnie z jakimiś nowymi modelami na kolejny rok, jeśli chodzi o nowe rowery, bo pewnie tam już będzie powoli mocowany. No a w tym momencie to wszystkie informacje, jakie mogę Wam przekazać o nowym XTR-ze, Wam przekazałem. Jestem ciekaw Waszych opinii, także pole komentarzy zostawiam dla Was. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!